Witam wszystkich. Jestem wieloletnim użytkownikiem serwisów wszelakich handlowych, czyli teraz wymienię je, chociaż to nie jest absolutnie żadna reklama, wręcz antyreklama typu Otomoto, Allegro, Elix. W zasadzie można powiedzieć, że jak mam teraz 49 lat na karku, to byłem podczas powstania tych serwisów od samego początku, bo to był taki okres w moim życiu, kiedy ja jakimś tam handlem się zajmowałem. Siłą rzeczy pojawiały się te serwisy i jakby ich narodziny, no ja przy nich towarzyszyłem, tak? Czyli w jakimś sensie też mój niewielki element, można powiedzieć, rozwoju tychże serwisów był z moim udziałem. Pamiętam początki, gdzie były ogłoszenia dawane za darmo. Wiadomo, ten proces jakby to jest dla mnie oczywisty. Ja wiem, że biznesowo jakieś te platformy się rozwijają. Każdy no, nie tworzy czegoś, nie inwestuje w to pieniądze, żeby nie było później jako takich zysków. Czyli, no widzicie, jednak te okulary muszę założyć. Czyli jakby to jest dla mnie logika i tu absolutnie ja tego nie neguję, tak? Ale lata mijały, powolutku zacząłem obserwować ten rynek przy sprzedaży. Przecież ja się zajmowałem, w sumie do dzisiaj się zajmuję, ale kiedyś było to bardzo intensywne, starymi samochodami masowo i motocyklami. No wiadomo, te pojazdy trzeba było gdzieś wystawiać, plus dodatkowo jakieś części do tychże pojazdów. No to wiadomo, kwestia części motoryzacyjnych, pojazdów, no z tym miałem do czynienia. I to wszystkie platformy. Allegro, tak jak powiedziałem, początki to były Allegro, dosłownie, bo nawet chyba to było przed Otomoto. Ja teraz nie będę zaglądał w historię, ale jestem praktycznie pewny, że Allegro, później było Otomoto, później wszedł OLX. I tak sukcesywnie, mówię, były moje obserwacje prowadzone, ale głównie one dotyczyły ceny tych usług, czyli to, ile ja płacę tam za to, że pojawia się moje ogłoszenie. No i oczywiście pamiętam, mówię, czasy, kiedy było to nawet darmo dosłownie, bo były takie czasy, później pojawiła się jakaś złotówka. Wiadomo, to było wiele, wiele lat wstecz, ale jednak to trzeba wspomnieć o tychże czasach, że to były początki zbierania ekipy do tego, żeby się zaczęli składać na jakiś portal, który będzie działał dobrze, który zacznie przynosić zysk. Poza wszelkimi jakby tutaj wątpliwościami, żebym ja wiedział, jak to działa. Ale im więcej czasu mija, portale się oczywiście rozwijają, zyskują sobie tysiące, dziesiątki tysięcy zwolenników, wiadomo, tych ogłoszeń wszelakich jest coraz więcej, tym bardziej zaczyna mnie szokować pazerność tych portali. Powiem wprost, tak? Pazerność to jest nawet takie malutkie słowo, bo mam wrażenie, że tam by trzeba było użyć dużo bardziej dosadnych jakichś słów niż pazerność. No, nawet nie potrafię znaleźć w swoim języku czegoś odpowiadającego temu, co myślę. Więc tak, powoli się wycofywałem, tak. Najpierw wycofałem się, zdaje się, że z Otomoto, bo te ceny zaczęły być absurdalne, irracjonalne. Za wystawienie czegoś w stosunku do tego, co oferuje rynek polski. Bo tutaj najbardziej istotną rzeczą jest to, na jakim rynku my działamy, na jakim rynku operujemy. Wiadomo, że ci, co wystawiają te ogłoszenia, to nie jest tak przecież, że wszyscy przy pomocy jednego dania ogłoszenia coś sprzedają, generują zyski. Wiadomo, można się podzielić jakimś niewielkim elementem tego zysku z platformą. Jest to oczywiste, ale mamy do czynienia z rynkiem polskim, bardzo specyficznym, bardzo kapryśnym, bardzo w sposób, no jakby to powiedzieć, specyficznie wymagającym. Specyficznie mam na myśli to, że polski kupiec jest ogólnie rzecz biorąc trudny. Sprzedający też jest trudny, ale mam też wrażenie, że niejako kupiec wymusił to na sprzedający, że to jest takie zamknięte koło idiotyzmu, które się nakręca, że i sprzedający, i kupujący są trudni, owszem, ale że ten towar się zwyczajnie nie sprzedaje tak często, jakby się można było tego spodziewać, jakby można było tego oczekiwać. Czyli tak, już rezygnacja była z Otomoto moja tak naprawdę lata wstecz, bo ja już od wielu lat nie mam kompletnie, powtarzam, kompletnie do czynienia z tym portalem. Zero, nic. Nic, nie jestem podatny na żadne reklamy, nie zaglądam tam w sprawie części, nie zaglądam w sprawie samochodów. On, szczerze wam powiem, dla mnie nie istnieje. Dla mnie w ogóle rynek internetowy nie jest, dla mnie osobiście, nie jest materiałem do poszukiwań jakiegokolwiek towaru handlowego, dlatego tylko i wyłącznie, jeżeli coś, to ja korzystam z platformy, gdzie ja oferuję swoje jakieś tam, no powiedzmy, pierdoły, tak to nazwijmy, czy ewentualnie nieraz raz na jakiś czas jakiś pojazd. I tak, Otomoto odpadło dawno, uznałem, że są po prostu skrajnie nieodpowiedzialni, jeżeli chodzi o politykę finansową. Znaczy,
gdzieś tam rozumiem to tylko i wyłącznie w tym zakresie, że to jest bardzo krótkowzroczność. Czyli, tak jak powiedziałem, odpadłem z Otomoto, Allegro nawet mi się nie chce komentować. To jest już, to jest szczyt szczytów, co oni robią, jeżeli chodzi o prowizję. Dopasujcie sobie słowa, bo ja nie chcę tutaj jakby używać, bym musiał bardzo brzydkich słów użyć, żeby powiedzieć, co myślę o tym serwisie Allegro. Bardzo, powtarzam, bardzo brzydkich słów, najbardziej obrzydliwych, jeżeli chodzi o handel. Najbardziej, bo to, że oni bazują na tym, doskonale wiedząc, za ile ludzie, ci handlujący rzeczami głównie nowymi, bo tu jest jakby klucz do tego, żeby oni to skumali, za ile ludzie kupują te rzeczy, mogą kupić, mogą pozyskać, ile im zapłacą prowizji i ile mogą mieć tego zysku, to prowizja jest kosmiczna w stosunku do tego, jaki oni mogą wygenerować czysty zysk na danej sprzedaży. Wiadomo, że tam chodzi o to, żeby sprzedać potężne ilości na drobniutkiej marży, żeby wygenerować jakiś większy zysk. No dla mnie, słuchajcie, wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że to jest dobre dla kupującego. Nic bardziej mylnego, bo jak zobaczycie na tą politykę bardziej przestronnie, moglibyśmy zacząć dyskutować o tym, o kwestii hurtowni, sklep stacjonarny, przychodzenie klienta i tak dalej, a handel w internecie. To są dwie inne zupełnie jakby dziedziny, na którą by trzeba było poświęcić nowy materiał. Teraz się skupię na tym tematem, co chcę Wam powiedzieć. Czyli tak, odpadłem z Otomoto, odpadłem z Allegro jako zohydzone mi platformy, które były kiedyś jedną całością, bo firma była jedna i ta sama. W tej chwili to mnie się wydaje, że to są zupełnie dwie odrębne firmy, dawno posprzedawane. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, żadnego. Pozostałem, nie ukrywam, na OLX-ie. I teraz sprawa dotyczy OLX-a, powiem Wam historię. Od długiego jakiegoś tam czasu ja głównie bazuję na takiej drobnicy, która mi została, jeżeli chodzi o te stare pojazdy. I wiadomo, tą drobnicę muszę wystawić w formie pojedynczych jakichś tam ofert, bo nie można napisać, że mam różnych dużo rzeczy, zadzwońcie, to tak się nie robi. Wykupowałem takie pakiety 250 ogłoszeń na miesiąc. W lutym, równo rok temu, za te 250 ogłoszeń na miesiąc płaciłem 280 zł. No i dodawałem te 250 ogłoszeń, raz 200, różnie to bywało. Wznawiałem ten pakiet systematycznie, równo co miesiąc. Czyli kończył się pakiet, dostawałem informację, że się to skończyło. Czy ja sprzedałem dwie rzeczy, pięć czy sześć, nie ma to żadnego znaczenia. Ponawiałem ten pakiet 280 zł, który kosztował 280 zł, regularnie miesiąc do miesiąca. Tam może był dzień przerwy, dwa, jak zapomniałem dodać. Rozumiecie, podszedłem do komputera, zapłaciłem za kolejny miesiąc w trybie ciągłym. Miesiąc do miesiąca była powtarzalność mojego pakietu. W maju 2022 roku, czyli mówimy o kwestii nawet już nie odległej rok, bo to jest między lutym, kiedy rozpoczęła się inwazja na Ukrainę, a do maja, no to tam parę miesięcy. Ten pakiet podrożał, znaczy on może podrożał w kwietniu, nie ma to znaczenia. W maju za niego zapłaciłem 344 zł, czyli bodajże 23% podwyżki. Już dla mnie wtedy zapalił się sygnał, że coś jest nie tak. No jak można podwyższać coś nagle o 23%, tak? Ja nie wiem, bo jeżeli to jest 25%, to żebyście się mnie nie czepali procentowo, wydaje mi się, że to jest okolica 23%. Nie ma znaczenia. Podwyżka spora. Nic tak w takim drastycznym stopniu nie drożeje. Nic nie drożeje w tak agresywnym, że tak powiem, wydaniu o tyle natychmiast procent. Bo musicie zrozumieć jedno. Nawet jeżeli jest taka platforma jak jakakolwiek, żeby teraz nie iść kolejny raz w reklamę, a bardziej to jest antyreklama dla tych wszystkich platform, tak? Jeżeli platforma miesięcznie miliony ma przychodu, miliony, bo wy sobie nie zdajecie sprawy, że to są miliony, i podwyższy opłatę tylko o 1%, powtarzam, o 1%, to już ona generuje miesięcznie tak potężny wzrost, że tak powiem, dochodów, że 1%, zobaczcie, podwyżki na opłatach tylko daje duże przełożenie na ten fizycznie już uzyskany dochód. Pracownik nie bierze z miesiąca na miesiąc nagle podwyżki 20%, tak? Nawet jeśli, moi drodzy, to też tak się nie liczy, bo pracowników, powiedzmy, załóżmy, że jest 100, ich tylu nie ma, nie chce mi się wierzyć, ale dobra, liczmy 100 siedzi w biurowcu po pracowników. Liczmy na to, że on ma 20% podwyżki, zarabia 10 tysięcy, 2000 zł. 2000 zł, 20% więcej od 10 tysięcy do ręki. Dobra, niech to będzie brutto 4000 zł. 4000 zł razy 100 to jest 400 tysięcy zł, tak? A podwyższenie o 1% opłat na pewno przewyższa tą kwotę miesięcznie dla nich
zysku, żebyśmy się rozumieli, czyli to się tak nie przelicza. Skąd się biorą podwyżki 20-paroprocentowe? Mówienie o tym, że gaz zdrożał, no co gaz zdrożał? No nawet jeżeli ogrzewają te biura, no bo przecież bazujemy tutaj, umówmy się, to jest biznes bazujący na biurze, na pracownikach IT, na ilości komputerów, na modernizacji ewentualnie tych komputerów, na wykupieniu serwerów, no na utrzymaniu całego tego ruchu internetowego, ja to rozumiem, no ale na pewno nie mam tak, że mamy piec jakiś martenowski, do którego dokładamy węgla, żeby wytopić stal, tak? No nie mówimy o tego rodzaju biznesie, mówimy o biznesie internetowym. Więc wtedy zdrożało 23%, lampka już mi się zapaliła, ale nadal korzystałem rzadziej, czyli wykupowałem tak, miesiąc tego pakietu, robiłem sobie tam jakoś przerwę, sobie myślę, niech kupiec odpocznie, zrobię następny miesiąc, żeby to nie było już takiej formie non-stop powtarzalnej, bo tego towaru tyle się nie sprzedawało, to mówię, to mam drobnicę, chcę się tego pozbyć, ale jednocześnie to nie było na tyle atrakcyjne, żeby non-stop się ten towar sprzedawał w formie takiej naprawdę muce, miele, mam, sprzedaję, są zyski. Nie, moi drodzy. Drobny, piękna, tak, nie mgła, tylko piękna tęcza jest, ale nie będę obracał teraz kamery. I słuchajcie, i teraz wczoraj, po jakiejś dłuższej przerwie, tak jak mówię, chciałem znowu dać pakiet, wczoraj dosłownie, usiadłem do komputera i tenże sam pakiet ja daję, a wykupowałem go może 2 miesiące temu, bo skończył mi się jakiś czas temu ten pakiet po miesiącu, może miałem, mówię, niecały miesiąc przerwy, mówię, znowu trzeba wykupić. On kosztuje już 440 zł. Przepraszam Was na emocji. 440 zł. Więc przez rok czasu, od lutego 2022, w tej chwili mamy marzec, no 20, nie wiem, tam trzeci czy któryś, nie ma to znaczenia, rok czasu minął, 57% podwyższona została opłata za wystawienie jakichś gratów. Niesamowicie ja nie kumam w ogóle polityki finansowej. Znaczy, z jednej strony wiem może o co chodzi. To jest tak, odpływa klient, który handluje, który wystawia, który płaci prowizję. Odpływa. Dlatego, że widzi tą bezsensowność, ten idiotyczny kierunek, te drogie koszty, które nie są współmierne z klientem, który jest za pomocą tych platform się pojawia. Nie są, dlatego że polski rynek to jest cienizna. Mało tego, ta cienizna wynika z bezpośredniej sytuacji na rynku. Musiałbym teraz tu w politykę wejść, która jest w tym roku, nie w tym roku, tylko w tym czasie gówniana i na temat PiS-owców w ogóle się nie wypowiadam, bo dla mnie to jest po prostu szczyt żygowiny. Tak, żeby ładnie to ująć w jakieś takie ładne słowa. To jest szczyt żygowiny. Więc ten szczyt żygowiny powoduje to, że mamy teraz sytuację bardzo trudną. Ludzie bardzo liczą się z tym, gdzie wydają te pieniądze skromnie, nie pozwalają sobie za bardzo na jakieś zakupy w stylu hobby, nie pozwalają sobie na jakąś ułańską fantazję w formie takiej, że wiecie o co chodzi, że te pieniądze wydają luźno, na obojętnie co, na buty, na jakąś pierdołę, nie wiem, na coś chińskiego, nie ma tu znaczenia, że po prostu ten pieniądz grasuje, krąży, on się wymienia, bo ludzie mają go w portfelu, zwyczajnie są z luzem go wydają. Nie wspomnę o czymś takim bardziej zaawansowanym, jak zakup jakiegoś tam samochodu, wymiana samochodu, fanaberia. Nie. Dzisiaj jest wszystko wąski rynek, skupiony, ściśnięty. Ludzie tylko boją się jutra, co to będzie, jutro co to będzie, bo jest sytuacja fatalna, bo ogrzewanie drogie, bo opłaty drogie, bo jedzenie drogie. Wszystko drożyzna niesamowita, około 20% inflacji na dzień dzisiejszy. Nie żadnej putinflacji, tylko żygowino inflacji, czyli PiS-o inflacji. I teraz tak. Polityka firm tych kasujących, że takie ogłoszenie, prawdopodobnie jest nieprawdopodobnie krótkowzroczna. Tu i teraz oni muszą wygenerować jakieś zyski w miesiącu, w roku i tak dalej. To się im nie zaczyna spinać, bo tak jak mówię, klient odchodzi, bierzmy pod na przykład mnie jako takiego, mówię, takiego drobnego handlarza na OLX-ie, który jednak coś tam mógłby sprzedawać w trybie ciągłym. Inaczej, oferować w trybie ciągłym. Tak jak Wam powiedziałem, rok temu miesiąc do miesiąca 280 zł płaciłem. Policzmy sobie w skali roku 12-miesięczny, 10 miesięcy to jest 2800 zł i później dodajemy 460, no to mamy 3280, tak? Szybko licząc. I teraz policzcie, jeżeli ja rezygnuję z stałego dawania tegoż ogłoszenia, tylko daję raz na jakiś czas, robiąc sobie przerwy, miesiąc, dwa miesiące, jaki jest sens, że ten pakiet w ten sposób drożeje? W tej chwili powiem Wam coś, 440 zł, ja wczoraj nie wykupiłem tego pakietu. Na razie nie mam zamiaru. Na razie tak naprawdę to bym się pozbył w ogóle tematu drobnego handlu. Ja bym się pozbył tego całkowicie. Nawet, wiecie co, nawet jestem na pograniczu takiego czegoś, może teraz przesadzam, ale to jest takie pogranicze, jak ktoś ma jakieś takie drobne rzeczy, czy nie, za przeproszeniem, wypier do śmietnika,
dosłownie, że nie ma sensu tego wystawiać, dlatego ja mówię tutaj o pakiecie, jaki ja wystawiłem. Oczywiście to też dotyczy pojedynczo wystawianych rzeczy, żebyśmy się rozumieli, bo mówiąc o pakiecie, to nawet te kwoty bardziej pobudzają wyobraźnię. Ja wam powiedziałem, 250 rzeczy drobnych wystawiam i jest różnica 280 zł rok temu, dzisiaj 440 zł. 50 bodajże 7% wzrostu kosztów. Bezsensowna polityka. Powiem wam tak, jak ja wystawiam nieraz coś na niemieckim eBayu, Autoscoucie czy Kleinanzeigen, to są te eBayowskie takie lokalne ogłoszenia, czy mobilach, wszędzie, około 3 ogłoszeń, może kosmetycznie to się różni, bo mówię, ja nie mam w trybie ciągłym tego dostępnego, ale wystawiam. 3 ogłoszenia na przykład samochodowe wystawiamy darmo. Nie dosyć, że wystawiamy darmo, to jeszcze ten rynek jest kompletnie nieporównywalny. To jest rynek, który ogląda cały świat. Niemiecki rynek, mówię, samochodów chociażby, dając ogłoszenia na mobilach, przykład ja daję, na najbardziej chyba popularnym serwisie na świecie, albo z jednym z bardziej popularnych, na pewno w Europie to jest numer jeden, Mobile.d, to jest, nie ma o czym mówić, możemy tam dać samochód sobie za darmo do anonsu, dosłownie za darmo, bo ja to osobiście robię. Na Autoscoucie za darmo, na Anzeigen za darmo, na tych portalach, co powiedziałem. Mało tego, jeżeli nawet przekraczamy tą ilość 3 ogłoszeń bodajże samochodowych, przekraczamy, to ostatnio płaciłem bodajże 7 euro. Teraz mówię, nie mam 100% pewności, ale tylko z pamięci wale. Ogłoszenie jest bodajże na, nie wiem czy nie więcej jak miesiąc. W ogóle nawet te ceny tam są o wiele bardziej przyzwoite, biorąc pod uwagę, z jakim rynkiem mamy do czynienia. Czy tam mamy do czynienia z rynkiem, gdzie się non-stop jednak coś dzieje. Zapyta ktoś, to uciekaj na eBay. Idź na eBay. Nie o to chodzi. Ja mieszkam w Polsce, jest pewien towar, który oczywiście nie ma żadnych szansy powodzenia na eBayu i lokalnie u nich co innego się sprzedaje, u nas się co innego sprzedaje i ja chcę handlować tu i teraz w Polsce. Ktoś powie, nie pasuje ci, nie odpowiada, znikaj. Ludzie, to nie na tym polega, żeby w ten sposób to traktować, tylko ja się zastanawiam, powinno być jakieś pospolite ruszenie, nie powinni ludzie tak to traktować na zasadzie machną ręką mnie tego, tylko nie wiem, pisać do nich, atakować ich, zwracać uwagę. Ja wczoraj napisałem do nich maila, oczywiście, że z buta zostałem potraktowany, nie ukrywam, jak będę miał możliwość, chociaż nie chce mi się, bo to trochę zajęłoby mi czasu, żeby zmoderować ten film, żebym wkleił skan odpowiedzi. Odpowiedź brzmiała mniej więcej tak, zarząd, odgórna decyzja zarządu, miłego dnia, uśmiech pani mi wysłała ze słoneczkiem, koniec, tak? Także to jest kompletny absurd dla mnie, bo to jest nieuzasadnione działanie, mówię, takie tak potężne podwyżki. Ludzie powinni reagować, nie powinni się z tym zgadzać. Tak naprawdę to ludzie zbudowali tą potęgę tego serwisu. Ci, którzy tam handlują, ciężką swoją pracą i ciężkim, że tak powiem, i ciężkimi pieniędzmi karmili przez wiele lat te wszelakie serwisy tego typu. Pazerność tych serwisów już przeszła granicę jakiegoś absurdu, przeszła całkowicie, bo ja mówię, ja nie mam nic przeciwko podwyżkom, nie jestem idiotą, ja rozumiem, że dzieje się źle w państwie, wiele rzeczy drożeje, pracownik drożeje, opłata za ogrzewanie drożeje, nie wiem, opłata za internety, za serwery, za różne rzeczy. Logiką jest troszeczkę podwyższyć, nawet biorąc pod uwagę tą górkę dla przedsiębiorcy, czyli zwiększamy, że tak powiem, koszty, no nie koszty, tylko zwiększamy docelowo ten produkt, który mamy do zaoferowania, on nie daje nam co do złotówki tego, co potrzebne nam jest na podwyższenie, że tak powiem, kosztów, tylko robimy sobie lekką górkę. Jest to dla mnie zrozumiałe. Zróbcie górkę, wygenerujcie jakieś dodatkowe pieniądze, ale nie ma sensu, nie ma logiki, że jeżeli kiedyś było, ja tylko podaję przykład w tych cyfrach, 100 tysięcy ludzi, które dawało ogłoszenia, anonse na jakimś portalu X. I w tej chwili, z racji tego właśnie tej drożyzny, jest ich 50 tysięcy, połowa mniej, a oni by chcieli mieć takie same zyski, no to te 50 tysięcy składa się na ogłoszenie razy dwa, żeby zaspokoić ich zachcianki, te, które zaspokajali, mając 100 tysięcy użytkowników płacących im za anonsę. Nie tędy droga, to jest absurd, bo niedługo dojdziemy do tego, że użytkowników będzie 10, ogłoszenie będzie kosztować 10 tysięcy złotych, żeby dać, no bo wtedy będzie to, rozumiecie, to jest tylko analogia, wtedy będzie to samo, co było, jak kiedy było ich, nie wiem, ileś tam tysięcy, czy 10, czy i tak dalej.
To jest bez sensu, to jest, ja kompletnie nie rozumiem, bo mówię wam, odszedłem, niech mój przykład, a ja wam powiem, na 100% nie jestem jedyny, dlatego że rozmawiam ze społecznością, którzy mniej więcej tym samym się zajmują, mniej więcej robili podobne rzeczy u mnie w rodzimej Nowej Soli. Wczoraj przeprowadziłem bardzo poważną rozmowę z moim kolegą, który w zasadzie on działał bardzo podobnie do mnie, bardzo podobnie, na taki właśnie, gdzieś tam coś kupił, coś pohandlowo, coś handluje, sprzedaje jakąś drobnicę, to my nie jesteśmy przedsiębiorcami, którzy sprzedają rzeczy nówki na tych portalach, tylko bardziej to dotyczy rzeczy używanych. Identyczne wnioski, identyczne. Facet odchodzi całkowicie z tych serwisów, całkowicie do zera, albo ogłoszeń nie daje, albo daje je niezmiernie rzadko. Dlaczego? Dlatego, że dawanie ich w trybie ciągłym nie zapewnia w ogóle nie ma żadnego klienta. Po prostu klient dzwoni raz na ileś miesięcy. Już pomijam, że ten klient dzwoniąc już na dzień dobry chce to coś kupić za pół darmo. To już pomijam. To jest po prostu absurdy gonią absurd. Rynek polski to jest tak spaskudzony, tak brudny, tak zanieczyszczony klientem idiotą, powiem wprost, że się w głowie nie mieści. Ludzie myślą, że są mądrzejsi, nie wiem od czego, jak dzwonią i że tak powiem, chcieliby wszystko darmo, no bo im się należy, ja nie wiem skąd w ogóle jest taka wizja, że coś ma być, mówię, tak powiedziałem, darmo, to jest bez sensu, to jest brak jakiejkolwiek logiki. Ja wiem, że wszystko ma być dostosowane jakieś do rynku, ale niech to będzie dostosowane, a nie oczekiwania być takie ze strony klienta, że to ma być po prostu za pół darmo sprzedane. A gdzie koszty, a gdzie przechowywanie, a gdzie praca nad tym, a gdzie pozyskanie, no to jest, wiecie o co chodzi, to jest szok. Apeluję do ludzi i apeluję też w jakimś sensie, chociaż tutaj ja wiem, że tego nikt nie posłucha ze strony tych dziwnych ludzi zarządzających tego typu koncernami, bo to są już, według mnie, to jest wszystko posprzedawane w ręce zachodnie. To jest, ktoś wziął multimiliony za to, rozkręcił te platformy, tak jak powiedziałem, Allegro, Otomoto czy OLX, rozkręcone to zostało multimiliony, ktoś skasało do końca życia, trzy pokolenia już mogą nic nie robić za te pieniądze i ktoś to ma inny, dał za to grube pieniądze, oczywiście, i chcę jak najszybciej to odzyskać, oczywiście, zdaję sobie sprawę, no ale to jest obłędny kierunek, moi mili, kompletnie obłędny kierunek. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie, co zrobić, jaki protest, jak do tego dotrzeć, w ogóle, co tu zrobić, żeby wpłynąć na nich, żeby poszli po rozum do głowy, żeby się opamiętali, żeby było przyjemnie dawać anons, nawet jeżeli coś się nie sprzeda, wierzcie mi, nawet jeżeli coś się nie sprzeda przez rok czasu, a ja mam okazję dawać to naprawdę za przyzwoite pieniądze, ja przez rok czasu będę to sukcesywnie dawał, aż osiągnę cel i ktoś się znajdzie, jakiś idiota, nawet go nazwijmy, kto ode mnie kupi coś, x rzecz, nie ma to znaczenia, ja biorę to na klatę, że muszę ponieść jakieś tam koszty, one są równomierne, co miesiąc wpłacane. Jak spowodować takie myślenie u tych ludzi, którzy zarządzają tym, i żeby oni poszli po rozum do głowy, że nie tędy droga w absurdalnych, kosmicznych pomyłkach. Wystawienie samochodu chyba 60 zł. Ludzie, na miłość boską, 2 miesiące niesprzedanie samochodu to jest kompletna norma. Ktoś powie, co to jest 120 zł? No dla mnie jest 120 zł. Ja wiem i tak, że wyrzucę te pieniądze do śmietnika, daję sobie szansę. Szanse na sprzedanie są niewielkie, bo dzisiaj nic się nie sprzedaje. Po prostu się nic nie sprzedaje. Wszystko trzeba dać. No powiem wam taki przykład. Przykład dzisiaj. Za samochód chciałem 10 tysięcy złotych, samochód normalnie kosztuje w okolicach 15. Jakieś, powiedzmy, tam wady do zrobienia. Facet dzisiaj, ale to jest dzisiaj sprawa. Facet dzisiaj, no pomlaskał, nie był zainteresowany. Sobie myślę, dobra, nie to nie. Po czym pisze mi SMS-a. Już odjechał, pisze SMS-a, bo my się nie dogadaliśmy, że on może dać za ten samochód 5 tysięcy złotych. Niech to będzie przemyślunkiem dla tych firm, mówię, mających te portale z anonsami, jaki jest klient, jaki mamy rynek i że to jest bez sensu kierunek, kompletnie. Zróbmy coś, naprawdę, zróbmy jakieś pospolite ruszenie, nie wiem w jakim kierunku, nie mam jakiejś gotowej recepty na to, żeby zmienić ten system myślowy w tej całej branży. Napiszcie mi słowo, proszę was, naprawdę proszę was, ja jestem w stanie cokolwiek pójść do przodu, gdzieś się wychylić, ale ja sam nie wiem co, ja nie mam recepty. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, do następnego razu z innym już tematem, bo to jest takie troszeczkę z mojej strony emocjonalne, ja no widzicie zresztą, że jestem podbuzowany, no ale irytuje, to jest po prostu mega irytujące, że w ten sposób, w sposób brutalny te przedsiębiorstwa nas po prostu okradają, no. Ja powiem wprost, oni okradają nas. Allegro, ja się dziwię ludziom, że tam decydują się na głodowe stawki zarobku, bo tam się decydują
decydują ludzie na głodowe stawki zarobku tylko dlatego, że no miesięcznie oni wygenerują jakieś tam jednak zyski, a machają ręką, że prowizja tak naprawdę na Allegro to jest więcej niejednokrotnie niż ich zysk do kieszeni, dosłownie, bo jeżeli Allegro ma 20% prowizji, a ktoś wygeneruje 5% takiego czystego zysku, no to sobie policzcie, tak? Kto zarabia jakie pieniądze i za jaką robotę. To jest niewspółmierne w ogóle do całości przedsięwzięcia. A ludzie się na to godzą, milczą, machają ręką i tak machając ręką, tak jak powiedziałem, przez rok czasu 57% podwyżki do góry za usługę internetową, moi drodzy, internetową, która już była stosunkowo droga. Pozdrawiam Was wszystkich jeszcze raz, pa, pa, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję Wam.